Fabularnej TV. Dzisiaj będziemy robić recenzję gry Zew Cthulhu. Cthulhu. Słyszałem różne wersje, nie wiem jaka jest poprawna polska, jeśli w ogóle taka jest. W każdym razie, jak wydać grę w Polsce? Można zrobić tak jak z Wolfsungiem albo Neurosimą, napisać grę jak z wieloma innymi, czyli napisać ją, albo założyć, albo zgłosić się do wydawnictwa i gra zostanie wydana. Można też kupić licencję. I tu licencja została kupiona od Chaosium, które wydaje Zew Cthulhu od bardzo dawna. To jest 6. edycja. Z tego co wiem, jest w przygotowaniu edycja 7. I po kupieniu takiej licencji należy zatrudnić grafika, który zrobi nam świetną okładkę. Okładka ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza jeśli to wyląduje gdzieś w księgarniach albo jest sprzedawane gdzieś w internecie, bo okładka przyciąga uwagę. W drugiej kolejności musimy postarać się o ładny wygląd w środku. Tak więc ładny layout. Tu zostało przygotowywane specjalnie na to wydanie. I ostatnia rzecz to jest skład. Trzeba długo siedzieć w specjalnych programach, bawić się fontami i układać je i wraz ze zdjęciami, i później się coś przesuwa, wyskakuje na jedną stronę i nie może tak być. Trzeba tam rozszerzać kolumny, jakieś wstawki robić. Jakby nie można było zrobić bitego tekstu, a nie, czekajcie, ktoś już próbował coś takiego wydać i niespecjalnie się to ludziom spodobało. Ostatni etap to poszukać drukarni, która wydrukuje nam to dość dobrze i w dobrej jakości. Wydawnictwo Galmadrin pojawiło się w Polsce dość nagle, z bardzo ambitnym planem. Przede wszystkim, tak mi się wydaje, przede wszystkim chcieli wydać Zew Cthulhu, bo to jest ich ulubiona gra. Spotkałem się z właścicielem jednym Galmadrin i to jest jego ulubiona gra i on uwielbia Zew Cthulhu i z tego co opowiadał, to jego główne doświadczenia z grami fabularnymi to było właśnie Zew. Bardzo bolewał nad tym, że Zew nie jest już tak popularny jak kiedyś, jak te 10 lat temu, kiedy się grało. Natomiast 10, a nawet więcej, można powiedzieć, że nawet z 12, czy 13 lat temu, 14, może nawet 15. Dokładnych danych nie znam, ja gram od kilku lat dopiero, więc w każdym razie mamy Zew Cthulhu. Ostatecznie wydany przez wydawnictwo Galmadrin i wraz z wydaniem tego podręcznika posypały się obietnice mówiące o dodatkach i mówiące również o dalszych podręcznikach. Tak więc mam nadzieję, że nie jest to ostatnia recenzja, jaką tutaj robię. Tak więc z niecierpliwością czekam na kolejne podręczniki, żebym mógł zrobić ich recenzję i oczywiście, żebym mógł sobie w nie pograć. W Zew Cthulhu już grałem, korzystałem już z tego podręcznika i muszę powiedzieć, że efekty były bardzo zaskakujące. Nawet mnie, mimo że prowadziłem, byłem zaskoczony. Ok, zabierzmy się za podręcznik. Książka, kniga właściwie. To jest potężny kawał druku. Taką książką oberwać to chyba nikt nie chciałby, tak więc uważajcie na agresywnych mistrzów gry, którzy kupili sobie właśnie Zew Cthulhu, bo takim Savage Worlds, jak oberwiecie w głowę, to nic specjalnie wam się nie stanie, a po tym można dostać poważnego wstrząsu. Jakość wydaje się taka, że faktycznie Cthulhu mógłby się obudzić i sponiewierać tą książkę, ten tom, to tomiszcze, a to nadal by się trzymało. Swoją drogą,
Ja zaproponowałem wydawnictwom zrobienie crash testów. Chciałem otrzymać od nich kilka podręczników i chciałem poddać je próbie takiej, wiecie, masakrycznej próbie. Oblewać je wodą, podpalić ogniem, zrzucać z piętra, taszczyć za autem, wyrzucić z pociągu i tak dalej. Niestety nie zgodzili się, a szkoda. Gdy jednak sobie tak w myślach robię właśnie takie testy, to myślę, że no bo tak, bo moja głowa jest pełna właśnie takich niszczycielskich pomysłów. Jakoś tak wyszło. To ten podręcznik znosi to bardzo dobrze i to byłby mój pretendent do zwycięstwa, do zajęcia pierwszego miejsca. Kto wie, być może kiedyś będę miał tyle podręczników, że będą mi się dublować, a wtedy zrobię taki crash test specjalnie dla Was. A więc tak, mamy już jakość, okładka, wygląda super, naprawdę zgadzam się z autorem, że wygląda super. Ponoć bardzo młoda autorka to rysowała. No i mamy tutaj polski akcent Isztat, w sensie jest to proń Świnoujście Isztat, atakowany przez polska flaga. Bardzo fajny akcent. Fajne jest to, że oni nie zrobili czegoś takiego, że robią Ctrl-C, Ctrl-V z wersji angielskiej, a mogliby użyć Google Translate, mogliby nie dodać tutaj żadnych nowych rysunków, ramek, mogliby nie robić własnej, spersonalizowanej czcionki z polskimi znakami, mogliby, ale tego nie zrobili. Zamiast tego właśnie zrobili wszystkie te rzeczy. Więc tak, środek jest niebieski. Nie wiem, mi się który zawsze kojarzył z kolorem zielonym. Pewnie przez te kulturowe jakby naleciałości. W każdym razie to nie jest zielone, to jest niebieskie. Tu jest dodany taki ton. Jest tu oczywiście kolor czarny, to jest czarno-biały, tak więc czcionka bardzo dobrze się czyta. Jest odpowiedniej wielkości. Co jest fajne, to, że bardzo dobrze się sprawdza ta czcionka, którą oni tutaj wyczarowali specjalnie dla tego swojego podręcznika. Jest problem z takimi fontami, ponieważ te fonty bardzo często są nieczytelne. Próbowałem czytać Wilkołaka do Świata Mroku, bo wygrałem ten podręcznik i oni też tam mają tą swoją czcionkę. Nie, to nie dało rady. Po prostu jest tak nieczytelna, że ja przy każdym nagłówku musiałem się zatrzymywać. Natomiast to czyta się bardzo przyjemnie. Z jednej strony przypomina pismo odręczne. Jest takie właśnie lekko pokręcone. Mitologicznie. Bardzo się kojarzy. A przy okazji jest bardzo czytelne. Nie wiem, jak to zrobili. Szacun za to. Przeglądając ten podręcznik, można bardzo szybko przejść. Można tego nie zauważyć, bo dla wielu jest to po prostu naturalne, ale zauważamy to dopiero w momencie, kiedy zaczynamy czegoś brakować. Tu na każdej stronie coś fajnego się dzieje, w sensie coś fajnego, graficznie coś fajnego. Tu jest jakaś wypalona dziura, tu jest tabelka, tu znowuż jest jakaś dziura, ale jest zupełnie inna niż tamta. Tu jest jeszcze jakaś inna tabelka, a przy okazji oni trzymają cały czas ten sam styl. Tu jest jakiś, nie wiem co to jest, mandala, co prawda jest obcięta, pewnie błąd graficzny, ale pojawiają się cały czas. Nagłówki mają dwa odcienie, czarny i szary, powtarzający się jeden na drugim, te najważniejsze nagłówki. A przy okazji cały czas trzymają się jakby tej samej stylistyki, jeśli robią jakąś ramkę, to ona zawsze wygląda jak ramka i nie ma co do tego wątpliwości. Wszystkie nagłówki wyglądają jak nagłówki. I nie zmieniałem nagle wielkości czy kogokolwiek. Jak każda gra, która była drukowana, nie obyło się bez drobnych potknięć i problemów, tak jak Wam wcześniej pokazywałem z tą wciętą delikatnie graficzką, trudno jest mi teraz wyszukiwać i znajdywać te drobne graficzne potknięcia. Natomiast
mi zupełnie nie przeszkadzają. Bo jestem bardzo wyrozumiały, ponieważ w pracy mojej bardzo często mam do czynienia z drukarniami, plikami wysyłanymi do druku i jak coś nagle wyskakuje, albo coś nagle znika, nagle się pojawia, nie wiadomo skąd grafik to przygotował, u niego wyglądało to inaczej, w drukarni wyglądało inaczej i w wydruku wygląda również inaczej. Tak więc mnie to zupełnie nie zdziwiło, w ogóle mnie to nie wzruszyło i nie przeszkadzało mi w żaden sposób, żeby zapoznać się z tą fascynującą lekturą. Z takich technicznych rzeczy, jakie mi zabrakły przy wykonaniu tej książki, to jakiś indeks na końcu z wyrazami, tak żeby można było bardzo szybko znaleźć na przykład umiejętność pistolety, na której jest stronie. Taki indeks powoduje, że podręcznik nie jest tak gorączkowo kartkowany, gdzie to było, tak więc te kartki się rwą. Tylko od razu przeskakujemy do strony, która nas interesuje. To jest jedna rzecz. A druga to karta postaci, która jest tutaj jakby wbudowana, no jest dość mocno wbudowana w podręcznik. I skserowanie jej może być pewnego rodzaju problemem, zwłaszcza, że tu jest ten powtarzający się wszędzie akcent graficzny. Wolałbym gołą kartę postaci. Ja wiem, że to jest do pobrania ze strony internetowej, natomiast nie miałbym nic przeciwko temu, żeby tu była jakaś wkładka właśnie z kartą postaci. Zew, który jest grą osadzoną w świecie opisanym przez w licznych opowiadaniach i powieściach Howarda Lovecrafta. Jest to świat bardzo... Jest to nasz świat, taki jak nasz, w każdym razie. Nasz świat, w którym dzieją się dziwne rzeczy. I w którym postacie mają do czynienia ze zjawiskami nie z tego świata. Nadnaturalnymi. Które określa się mianem mitów Cthulhu. Mitologiczne stwory, mityczne potwory. Co ciekawe, to, że choć Howard możliwe, że inspirował się jakimiś faktycznymi mitami i legendami, tak naprawdę gros z tego, co wymyślał, było w całości jego autorstwem, jego umysłu. Z jakości tych pomysłów wielu podejrzewa chorego umysłu, ponieważ te stwory i potwory, o których on opisywał, te przeróżne sytuacje i wydarzenia, rytuały, kultyści, zupełnie niestworzone i tak bardzo abstrakcyjne, że jedynie skrzywiony umysł byłby w stanie coś takiego wymyślić. Tak czy siak powieści i opowiadania Howarda Lovecrafta zdobyły bardzo dużą popularność i właśnie z tego powodu też na tej popularności powstała gra Zew Cthulhu, gdzie gra się zwykłymi ludźmi, być może o nieprzeciętnej inteligencji, właśnie bardziej chodzi tutaj o ich rozum i inteligencję niż o jakieś tam zdolności bojowe. Ale zawsze, zwykle są to zwykli ludzie, którzy przeżywają niezwykłe, ale niebrawurowe przygody. Nawet nazwa mistrza gry została tutaj zmieniona na Strażnik Tajemnic. Gracze grają badaczami tajemnic, badaczami, natomiast mistrz gry jest strażnikiem tajemnic. Scenariusze zawierają tajemnice, gracze odkrywają te tajemnice i te tajemnice skrywają przerażające rzeczy, ponieważ Zew Cthulhu jest właśnie grą grozy. Grą grozy, która ma na celu przestraszyć postacie graczy. To są horrory, to są dreszczowce. Jak sobie wyobrazimy te wszystkie filmy, które wywołują nas dreszczyk emocji, gęsią skórkę, to są właśnie te efekty, które chcieliby uzyskać osoby grające w Zew Cthulhu. Więcej na temat świata, w jaki sposób funkcjonuje, co tam się znajduje i jakiego typu przygody tam się przeżywa, myślę, że znajdziecie w wielu innych materiałach, które są ogólnodostępne w internecie.
to, co powiedziałem, mam nadzieję, że Was dostatecznie natchnie do tego, żeby poszukać tych informacji. Na teraz chciałbym się skupić na tytułowym Cthulhu, który jest przedwiecznym, jest potworem, jednym z najbardziej potwornych potworów, największym, najpotężniejszym, przynajmniej w tej mitologii, o której mowa. I on ponoć śpi w oceanie, natomiast kiedy się przebudzi, to nas wszystkich zje i zniszczy ten świat. Tak więc my nie chcemy, żeby się przebudził i walczymy z kultystami, którzy są samobójcami albo szaleńcami, gdyż chcą go obudzić. Właśnie z Cthulhu jest według mnie tutaj największy problem, z którym wydawca musi najbardziej walczyć. Otóż Cthulhu przeniknął do popkultury. W sensie jego wizerunek, nazwa, idea. I powstało bardzo dużo komiksów, rysunków, śmiesznych historyjek, zabawnych programów. Cthulhu pojawia się zwłaszcza w tych japońskich mangach i jako switaśny ludzik, który macha tymi swoimi mackami. To wszystko jest takie ładne i kolorowe i w ogóle nie straszne. Podejrzewam, że kultura zaczerpnęła do mitów Cthulhu i wyciągnęła najbardziej przerażającą rzecz z mitów Cthulhu i przedstawiła to w zupełnie przeciwnym kontekście, na zasadzie, że to jest oryginalny sposób pokazania czegoś, to ludzie kupili. I to się zaczęło rozprzestrzeniać. Cthulhu jest śmieszny, jest zabawny i z racji tego silnego kontrastu, jego potworności i switaśności powstaje ciekawe zjawisko społeczne, które według mnie szkodzi tej grze. Ponieważ jakbym pracował w agencji reklamowej, to bym powiedział, że Cthulhu ma bardzo kiepski PR obecnie i że trzeba pomyśleć nad tym PR-em Cthulhu, tej postaci. Ponieważ on powinien budzić grozę, powinien straszyć, a tymczasem budzi śmiech. Tak więc trzeba według mnie popracować nad wizerunkiem Cthulhu, sprawić, żeby był bardziej straszny. Myślę, że okładka nieco w tym pomaga, ale to nie wszystko. Z drugiej strony jest to jakaś szansa dla wydawnictwa. Okładka trafiła na bardzo popularną polską stronę memową Quake, gdzie była i gdzie przeszła przez ten proces weryfikacji i sporo osób widziało tą książkę, widziało tą okładkę. Tak więc dość, to był dobry ruch, aby popracować nad PR-em Cthulhu. Kto wie, być może powinni zatrudnić jakiegoś profesjonalnego PR-owca, który właśnie buduje wizerunek polityków, gwiazd. I ciekawe, co by wymyślił. Tak więc Zew Cthulhu ma potencjalnie o wiele większe szanse na to, aby stworzyć klimat grozy na sesji. Jeśli jesteście zainteresowani tworzeniem klimatu grozy, to zapraszam również na niektóre nasze spotkania Mastermindu. Master-mind.in. Tam zrobiliśmy kilka prelekcji poświęconych właśnie klimatowi grozy, jak na przykład tworzyć miejsca, które będą budziły grozę, jak tworzyć scenariusz oraz jak grać, jak będąc graczem grać, aby poczuć grozę. Tak więc zapraszam Was na Mastermind In. Przybądźcie, posłuchajcie nas online w każdy czwartek o 22. Natomiast jeśli się spóźniliście i chcecie odsłuchać nasze wcześniejsze prelekcje, to zawsze to możecie zrobić. Mamy wszystkie nagrania, jakie do tej pory udało nam się zrobić i możecie odsłuchać tych prelekcji online wraz z prezentacją. Natomiast tych, którzy czują się dostatecznie na siłach, od razu zachęcam do tego, żeby zaopatrzyli się w podręcznik do Zewa Cthulhu
i sobie w to zagrali. Jeśli jesteście z fanami ze Cthulhu, graliście 10 lat temu, to kupcie ten podręcznik, bo jesteście fanami. Natomiast jeśli nie jesteście aż takimi dużymi fanami, a macie ze Cthulhu w domu, poprzednią edycję, piątą, albo poprzednie edycje ze Cthulhu, to odświeżcie je, odtłuszczcie i też sobie zagrajcie, ponieważ te edycje nie różnią się bardzo. Tak według mnie, tak się wydaje, że śmiało można grać w piątą, jak i w szóstą edycję. Natomiast jeśli jesteście zupełnie nowi w tym klimacie i interesują Was sesje grozy i staracie się, aby Wasze sesje miały jakiś smaczek, jakieś takie większe natężenie, żeby była taka duża koncentracja, to ta gra potencjalnie ma większą szansę uzyskać takie coś niż inne gry, które są bardziej przygotowane, nastawione na akcję, przygodę, brawurę. Natomiast jeśli właśnie to Was pociąga w RPG-ach, akcja, brawura, epickość, to co prawda da się zrobić coś takiego w ze Cthulhu, natomiast są do tego inne gry, są do tego inne settingi i myślę, że tam znajdziecie to, czego szukacie. Do ze Cthulhu zapraszam osoby, które chcą poczuć dreszczyk emocji na sesji.